Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 29 maja i zapraszam do oglądania aktualności. W sobotę w poradni ginekologiczno-położniczej w szczecińskim szpitalu odbyły się bezpłatne badania mammografii i cytologii w ramach akcji Dzień Matki z profilaktyką. Zdrowa mama to szczęśliwa rodzina. Z takiego założenia wychodzą szczecińskie Amazonki, szczecinski szpital i sanepid. Pracownice szpitala w tym dniu przeprowadzały wszelkie badania bez wynagrodzenia. Szpital w Szczecinku postanowił wyjść kolejny raz do kobiet, do matek i łącząc Dzień Matki właśnie z tym Dniem Profilaktyki Zdrowia, przygotowano akcję Zdrowa Matka, Zdrowa Rodzina. Ma to wszystko na celu, żeby zmobilizować kobiety w każdym wieku do tego, żeby zainicjować badania profilaktyczne. W dniu dzisiejszym dzięki właśnie że tak powiem, patronatowi naszego szpitala. Panie mogą wykonać mammografię, mogą wykonać cytologię, mogą mieć pobrany poziom cukru, sprawdzenia w kierunku cukrzycy, mogą mieć zmierzone ciśnienie. Mogą również skorzystać z edukacji, którą proponują koleżanki ze Stowarzyszenia Amazonek Szczecineckich, czyli pełnej edukacji profilaktyki raka szyjki oraz edukować się z promotorem zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku. Przypomnijmy, kto jest organizatorem tej akcji. Organizatorem tej akcji jest Szpital Szczecinecki i włączając to właśnie różnego rodzaju stowarzyszenia czy instytucje, wychodzi w kierunku kobiet, aby te w dniu dzisiejszym, nie idąc do pracy, mogły przyjść tutaj, zbadać się i wiedzieć o tym, że są zdrowe. Jak wygląda świadomość kobiet po tym, kiedy się mówi dużo w mediach o tych sprawach, czy ta świadomość wzrosła? Bardzo trudno ocenić, czy świadomość wzrosła. Ja myślę, że panie mają swój rodzaj świadomości, natomiast bardzo często jest się ciężko zmobilizować. Życie rodzinne, życie zawodowe wpływa na to, że ciężko wyjść z domu i zrobić po prostu coś. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Świadomość jest, że powinnam pójść, ale to, żeby zdecydować się na to, żeby ten krąg zrobić, stąd sobota, stąd dzień otwarty, stąd możliwość przyjścia, rozmowy, a przede wszystkim badania. Każda z nas powinna wiedzieć, jak swoje piersi badać, obojętnie, czy to będzie prawidłowo, czy nieprawidłowo, ale powinna po prostu po kąpieli wieczorem, po takim rozluźnieniu, tutaj mamy ulotki też, jak prawidłowo, powinno się fachowo, ale można, tak jak każda z nas, tylko nie palcami tak tylko dotykać piersi, tylko trzeba głębiej każdą pierś, zaczynając od pachy dookoła, najlepiej 2-3 palce i tak raz przy razie i to dosyć głęboko. Przy mniejszych piersiach nie będzie problemu, żeby znaleźć sobie jakąś tam zmianę, która niepokoi. Ona nie musi oznaczać, że coś jest złego. Tak nasze piersi są zbudowane i tutaj nie ma się od razu martwić, że to będzie nowotwór. Ale warto, żeby zaczynać i badać się. Zaczynając, tak jak mówiłam, pacha jest bardzo ważna, węzły tutaj nadobojczykowe i każdą pierś po kolei, jak coś niepokoi, wtedy do nas można się zgłosić. Są poradnie onkologiczne, jest ginekolog, można przyjść. Każdy z lekarzy i ginekolog i onkolog zbada, wyda skierowanie czy na mammografię, czy na USG piersi. Także wszystkie badania można praktycznie u nas na miejscu zrobić. Zapraszamy chętnie wszystkie panie i panów też, bo panów też dotyczy schorzenie piersi, jakim jest ginekomastia. Także również zapraszamy. Będzie akcja dla panów prawdopodobnie 24 czerwca, więc serdecznie zapraszamy. Od samego rana była bardzo duża frekwencja, było bardzo dużo pań, ponad 15-18 osób, ponieważ no, panie zdecydowały się przyjść i za to serdecznie paniom wszystkim dziękujemy, bo to, że przyszły, to jest też dla nas taka świadomość, że jednak kobietom jest to potrzebne. Potrzebne, żeby ktoś zainicjował coś, co one mogą przyjść i zrobić po prostu dla siebie. A nawet gdyby powiedziały w pracy koleżankom, że taka akcja była, to być może następnym razem przyjdą. Tak, ja myślę, że takie akcje będą
cyklicznie jednak powstawały, bo zdrowie mamy tylko jedno, a świadomość naszego zdrowia, naszych zachowań zdrowotnych i tego, że możemy być zdrowi, a dzięki nam może być zdrowe nasza rodzina i nasze społeczeństwo, wydaje mi się, że jest bezcenne. Akcja skierowana jest przede wszystkim do kobiet, ale wiem, że tutaj panowie też byli. Tak, udało nam się, szczególnie panów, którzy przywieźli swoje małżonki, zaprosić. Koleżanki właśnie ze Stowarzyszenia Amazonek pokazywały, jak badać piersi. Bardzo często jest tak, że w przypadku wykrycia nowotworu piersi większy udział mają w tym mężczyźni, jako partnerzy, małżonkowie, którzy na przykład potrafią powiedzieć, że coś niewłaściwego czuję. Wydaje mi się, że pierś masz większą i to też wpływa na to, że dzięki takim zachowaniom panu mamy to, że dużo jest wykrywalność raka i jest duża szansa na to, żeby jednak wyjść, bo rak w porę wychwycony, leczony daje 100% możliwości. Czyli podsumowując, fajna i pożyteczna przede wszystkim akcja na Dzień Matki. Na Dzień Matki, szanowni państwo, powiem tak, uważam, że akcja jest niesamowita, duże zaangażowanie, duże przygotowanie. Dziękujemy pani prezes za to, że taką akcję podjęła i zainicjowała, za to, że przyszli tutaj dobrowolnie dzisiaj pracownicy służby zdrowia, którzy są tutaj i służą dla całego społeczeństwa. Jesteśmy w gabinecie mammograficznym, przed nami takie specjalistyczne urządzenie, wygląda dosyć groźnie. Czy jest się czego obawiać przy takim badaniu? Badanie mammograficzne składa się z 4 zdjęć, po 2 dla każdej piersi. W trakcie badania jest ucisk, żeby zmniejszyć dawkę promieniowania i lepiej rozprojektować pierś. Dużo zależy od wrażliwości samych piersi, czy są piersi bardzo gruczołowe. Wtedy badanie może być bardziej bolesne, ale trzeba dodać, że to jest tylko krótkotrwały ucisk, więc... No nie ma czego się obawiać. Tak, zgadza się. W niedzielę na targowisku miejskim można było sprzedać to, co zalega w piwnicach, szufladach i na pawlaczach. Jedni sprzedawali, inni kupowali, a jeszcze inni tylko zwiedzali i oglądali. Wśród zwiedzających całe rodziny. Pogoda była bardzo dobra, ceny umowne i można było targować się do upadłego. Wśród sprzedających było bardzo wielu młodych biznesmenów, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w biznesie. Z jednej strony uczyli się handlować, a z drugiej przełamywali pewne bariery, które zawsze powstają w przypadkach publicznych wystąpień. Jak zawsze podczas pchlich targów okazję wykorzystali także profesjonalni sprzedający, którzy sprzedawali swój towar, tym razem bez opłaty targowej. W piątek członkowie ruchu Razem dla Szczecinka informowali o toczących się postępowaniach w sprawie niepublicznego przedszkola Krasnoludek. Dziś do przekazanych przez członków ruchu informacji odniósł się dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych Tomasz Czuk. Tym nowym podmiotem miał być organ prowadzący przedszkole Motyle, które wygrało postępowanie konkursowe na prowadzenie przedszkola. No, sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ w chwili obecnej trwa kolejne postępowanie sądowe, które z kolei miasto wytoczyło spółce prowadzącej przedszkole Krasnoludek i dotyczy to opuszczenia tej nieruchomości. W międzyczasie przez ruch Razem dla Szczecinka podniesiona była kwestia odszkodowania, jakie miasto wypłaca organowi prowadzącemu przedszkole Motylek, które nie mogło rozpocząć swojej działalności ze względu na to, że przedszkole nie zostało, że nieruchomość, której to przedszkole miało funkcjonować, nie została mu wydana. I w związku z powyższym jeszcze w lipcu 2022 roku została podpisana na wniosek strony prowadzącej przedszkole Motylek ugoda sądowa, w której miasto zobowiązało się na zasadzie trybu warunkowego do wypłaty odszkodowania dla podmiotu, który miał prowadzić przedszkole Motylek na ulicy Przemysłowej 5. W chwili obecnej czekamy na wyrok sądu jeszcze jednej sprawie, o której już wspomniałem. Dopóki ten wyrok nie zapadnie, mamy sytuację de facto patową, ponieważ organ prowadzący przedszkole Krasnoludek nie wydaje tego obiektu, drugi podmiot mający prowadzić przedszkole nie może tam wejść, więc jesteśmy w kropce. Zobaczymy, jak sytuacja wyklaruje się w przyszłym tygodniu. Mm-hmm.
czy jest jakieś rozwiązanie, czy jest szansa na ugodę między przedszkolem Krasnoludek a Urzędem Miasta? Co będzie, jeżeli zapadną korzystne wyroki dla przedszkola Krasnoludek? Co z tymi odszkodowaniami? Czy one zostaną zwrócone? Znaczy, odszkodowania dotyczą zupełnie innej kwestii, bo wchodzimy tutaj w obszar dotyczący sporu, który obejmuje lata 2010-2015 i dotyczą wypłacanej przez miasto dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a zupełnie innym postępowaniem procesowym jest to, o którym przed chwilą mówiłem, a więc postępowanie dotyczące opuszczenia przez organ prowadzący przedszkole Krasnoludek lokalu przy ulicy Przemysłowej 5. Wydaje mi się, że mimo kilku prób pojednawczego, takiego koncyliacyjnego załatwienia tego sporu, w chwili obecnej jak na razie nie widać możliwości złagodzenia, więc wszystko w rękach sądu i prawomocnych wyroków. Czy jest szansa na ugodę między miastem a Krasnoludkiem? No tutaj już się tym będą zajmowały kancelarie prawne, ale to dopiero może nastąpić w momencie jakiegoś rozstrzygnięcia sądowego. My na to rozstrzygnięcie sądowe w dalszym ciągu czekamy. No i nic poza tym nie mogę tutaj powiedzieć, bo to jest dzielenie skóry na niezabitym niedźwiedziu. Czyli przedszkole Motylek, które miało tam funkcjonować, otrzymuje, nazwijmy to, takie odszkodowanie, tak? Jaka to jest suma od jakiego czasu już to trwa? W 2022 roku została podpisana sądowa ugoda, która została przez Sąd Okręgowy w Koszalinie podpisana, ratyfikowana. Usunięto z niej klauzulę tak zwanego wykonalności, ponieważ ona była zbyt przedwczesną, jeśli chodzi o konkretny zapis. I w związku z powyższym, na mocy tej ugody miasto wypłaca przedszkolu organowi prowadzącemu przedszkole Motylek kwotę 29 tysięcy, przy czym jest to kwota wypłacana warunkowo. Ta warunkowość zasadza się na tym, że w momencie, w którym postępowanie regresowe w stosunku do organu prowadzącego przedszkole Krasnoludek zostanie przez sąd uchylone prawomocnym wyrokiem, bądź też zostanie odszkodowanie, o które występuje miasto z tytułu bezumownego korzystania z lokalu znajdującego się na ulicy Przemysłowej 5, zostanie orzeczone w wysokości niższej, wtedy zgodnie z zapisami tej ugody organ prowadzący przedszkole Motylek jest bezwarunkowo zobligowany do zwrotu tego odszkodowania. Więc tutaj interes miasta jest w pełni zabezpieczony. Możemy powiedzieć, że sytuacja jest patowa i nadal można powiedzieć, że jest sytuacją rozwojową. W rzeczy samej. Czekamy po prostu na prawomocne wyroki sądowe i dopiero wtedy sytuacja będzie klarowna. Wzgórze wodociągowe przy ulicy Lipowej od lat czeka na solidne zagospodarowanie. Znajdująca się tam wieża wodociągowa jest własnością miasta, natomiast przyległy teren jest własnością firmy Dalbet. Na terenie wzgórza pojawiły się koparki i robotnicy porządkujący teren. Kilka dni temu miasto obiegła wiadomość o wykopaniu na wzgórzu ludzkich szczątków. To nie powinno nikogo dziwić, bo jest to teren podcmentarny. Już w średniowieczu chowano tam zmarłych na choroby zakaźne. Z drugiej strony wzgórza był Kirkut, czyli cmentarz żydowski, a od strony Szafera jest cmentarz żołnierzy napoleońskich. Szczątki zabrano i przekazano firmie pogrzebowej, by złożyła je w ossuarium na cmentarzu komunalnym. Natomiast teren jest porządkowany przez przedsiębiorcę na prośbę okolicznych mieszkańców, którzy skarżyli się, że jest tam siedlisko pijaków i bezdomnych. Ciągle nie ma pomysłu na pełne zagospodarowanie wzgórza. Te, które były, nie doczekały się realizacji. Dzień dziecka dopiero za kilka dni, ale starostwo szczecineckie postanowiło wyprzedzić czas i zaprosiło dzieci do wspólnej zabawy już w minioną sobotę. Na przeszkolnym terenie przy zespole szkół nr 6 były dmuchane zamki, ścianka wspinaczkowa, koniki i wiele innych atrakcji. Jednocześnie na płycie stadionu rywalizowały dziecięce drużyny piłkarskie o Puchar Starosty Szczecineckiego.
Dzisiaj świętujemy Powiatowy Dzień Dziecka, impreza składająca się z trzech elementów, z takiego prawdziwego, z prawdziwej imprezy zabawowo-rywalizacyjnej dla dzieci. Towarzyszy temu też trzeci turniej piłki nożnej rocznika 2012. Mamy 10 drużyn, właśnie w tej chwili już trwają kolejne mecze, gramy od 9:00. Jeszcze imprezą towarzyszącą jest Bitwa Regionów, piknik z produktem polskim, etap powiatowy, czyli zmagają się koła gospodyń wiejskich z terenu naszego powiatu. Najlepsza bitwa polega na rywalizacji kulinarnej. Jest profesjonalna komisja, która oceni potrawy. Najlepsza potrawa, wykonawcy najlepszej potrawy przechodzą do eliminacji już kolejnych, dlatego to jest Bitwa Regionów. Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców. Jest to też impreza jak każda od 3 lat, połączona ze zbiórką na chore dziecko. W tym roku zbieramy na Igora Chojnackiego, który potrzebuje rehabilitacji i leczenia. Wiemy, ile to kosztuje w tej chwili. Największym marzeniem tego chłopca jest kiedykolwiek stanąć na bramkę, zagrać w piłkę nożną, bo to jest jego pasja, jego takie największe marzenie. Czyli jest to impreza otwarta, każde dziecko może tutaj uczestniczyć w tej zabawie? Tak, jest to impreza otwarta i impreza darmowa, tak? Wszystkie atrakcje dla dzieci, począwszy od dmuchańców, po kucyki, sianki spinaczkowe, watę, popcorn, kręcony ziemniak, frytka, kiełbaska z grilla, pączki, lizaki. To wszystko jest dla dzieci za darmo. Przyjechało do nas wiele drużyny, przyjechali też chłopcy z Koszalina. Kilka słów o waszym zespole. Jak nazywa się wasza drużyna, skąd przyjechaliście? To jest Rozwój Koszalin, jesteśmy z Koszalina. No, całkiem dobrze gramy. Kto jest kapitanem, chłopaki? Ja. Powiedz, jak przebiegały dotychczasowe mecze? Czy wygraliście, przegraliście? Jak to, czy wyszliście z grupy? Wszystkie 4 mecze wygraliśmy i bardzo dobrze graliśmy. A to słuchajcie, skoro 4 mecze wygrane, to co, faworyci jesteście? Na pudle będziecie stać? Jasne. Jesteście pewni siebie? Tak, jak najbardziej. No to życzę wam powodzenia. No chłopaki, dziękujemy. Trochę energii. Dziękujemy. Szczecinek reprezentuje nasza drużyna. Chłopcy, przedstawcie się, jaką drużynę reprezentujecie, jak się nazywacie? Akademię Piłkarską Szczecinek. Jaki rocznik? 2012. Oglądaliśmy wasz mecz, całkiem dobre umiejętności techniczne i wygrany mecz. Stasiek, jak to było? Ile meczów wygraliście? Z kim graliście? Pierwszy mecz wygraliśmy z Barwicami 7-0. Drugi mecz wygraliśmy ze Złocieńcem 3-0. I teraz z kim graliście? Z Bornym i Sulin. I jaki wynik? 6-1 dla nas. Skoro takie hokejowe prawe wyniki, to kto tyle bramek rąbie tutaj u was? Najwięcej to chyba Stasiu. Stasiu, tak. Niedziela. 5, a niedziela 4, bo w tym meczu... Czyli praktycznie już wiecie, że z grupy wyszliście, tak? Tak. A kogo uważacie za najgroźniejszego przeciwnika? Zwój Koszalin albo Czaplinek. Właśnie rozmawialiśmy z chłopakami z Koszalina, nie wiem, to drużyna jak się nazywa, Rozwój. Chyba tak. O, oni wygrali 4 mecze i powiedzieli, że są faworytem, że na pewno wygrają ten turniej. A co wy na to? My wygramy. Trzymamy kciuki, chłopaki. Dziękuję. Mają lepszą ekipę. Obietnica szczecineckich młodych piłkarzy spełniła się tylko w zakresie zajęcia najniższego miejsca na podium, bo Puchar Starosty pojechał do Koszalina. Drużyna Rozwoju Koszalin była bezkonkurencyjna i w finale już nie bez problemów pokonała reprezentację Czaplinka 2-1. Szczecinek musiał zadowolić się 3. miejscem. Młodzi piłkarze byli bardzo zadowoleni z organizacji turnieju, a także z upominków, które otrzymali. Mogli też bez ograniczeń korzystać ze wszystkich atrakcji, które były przygotowane dla dzieci, a tych było wiele. Harcerze z pierwszej samodzielnej drużyny harcerskiej Delta wykorzystali okazję i w odpowiednich strojach zachęcali dzieci i młodzież do zasilenia ich szeregów. W ich ofercie m.in. skoki spadochronowe.
Spotkaliśmy groźnie wyglądającą młodzież, no i zapytam o szczegóły, kogo reprezentujecie, co tu robicie? Jesteśmy harcerzami z pierwszej samodzielnej drużyny harcerskiej Delta imienia pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej i robimy nabór do naszej drużyny, bo potrzebujemy chłopców od 10 roku życia. Mamy różne ciekawe atrakcje, na przykład dzisiaj jesteśmy ubrani na taktycznie, bo mamy różne taktyczne szkolenia. Mamy skoki spadochronowe, po skończeniu 16 roku życia każdy z nas może oddać kurs spadochronowy, oddając przy tym 3 skoki, później można fajną taką gapę spadochronową mieć na mundurze. Czyli fajna przygoda dla młodych ludzi, czy tylko chłopcy? Tak, tylko chłopcy, jest to bardzo fajna przygoda, bardzo dobrze można się przygotować do wojska, bo bardzo duża część naszych harcerzy właśnie później planuje swoją karierę w wojsku. Gdzie was można znaleźć? Znaleźć nas można na Facebooku. 1 SDH Delta imienia 1 SBS oraz mamy zbiórki naprzeciwko szpitala w schronisku młodzieżowym. Czyli tam was można znaleźć i kto będzie chętny, na pewno go przyjmiecie. Chyba że są jakieś warunki, które trudno przeskoczyć. Nie no, przyjmujemy każdego chłopaka powyżej 10 roku życia. Na terenach przyszkolnych rozgrywano też konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, nazwany też Bitwą Regionów. Były to powiatowe eliminacje tego konkursu. Rywalizowało 7 kół, a przygotowane przez nich potrawy przypominały tradycyjne smaki i tradycje kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Podczas konkursu zbierano pieniądze na rehabilitację 8-letniego chłopca. To już jest 7 edycja konkursu Bitwa Regionów, w tym roku pod nazwą Produkt Polski. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy te konkursy organizować. Po raz drugi w Szczecinku, w tej pięknej atmosferze tutaj, 6 kół gospodyń wiejskich, które uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. Lokalne produkty, zdrowe, polskie, z polskiego pola. To co najlepsze w naszym tutaj regionie. A jest się czym chwalić? No wyjątkowo w tym roku, wyjątkowo bardzo taka duża konkurencja, dania, które są przygotowane, no powiem szczerze, szapoba. Jelenina, perliczki, to co było kiedyś na polskich stołach, dzisiaj powoli zniknęło, zastąpiły to niestety, no te jedzenie. Fast foody. Nie chciałem tego powiedzieć, ale tak, tutaj ma pan rację, zastąpiły te szybkie dania, które niekoniecznie mają się jakościowo do tego, co tutaj, no właściwie w ogóle się nie mają jakościowo do tego, co tutaj na tych wydarzeniach promujemy. A to, co panie te lokalnie robią, to widać tutaj właśnie na stołach. One działają, one się wspólnie spotykają i o to chyba chodzi. Dokładnie tak. Też trzeba tutaj wspomnieć o tym, że te tradycje gotowania przypłynęły, przyjechały, przyleciały tutaj z różnych regionów Polski, właściwie też z chyba świata nawet. Pomorze Zachodnie, Pomorze, tutaj nasze województwo jest takim specyficznym regionem, gdzie jest bardzo dużo różnych grup, które właśnie z tej Polski nam poprzyjeżdżały. I tworzony jest taki klimat, który nigdzie indziej w Polsce nie występuje. Czy to Mazowsze, oni mają od dawna swoje już lokalne tradycje, my te tradycje tworzymy, ale przez to, że właśnie jest to wszystko tak bardzo mocno wymieszane, tworzy się coś fajnego, nowego. Nasze koło gospodyń wiejskich powstało 3 lata temu, będziemy we wrześniu mieli rocznicę. No, jest niewielkim kołem, liczy 11 osób. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w gminie, ale działamy. Staramy się reprezentować godnie gminę. Ale przygotowani jesteście zawodowo, tutaj małe koło, niby mało członków, ale widać was. No, staramy się. I jakie danie przygotowaliście, bo już oddaliście do jury? Tak, na Bitwę Regionu przygotowaliśmy perliczkę z musem z białych warzyw, sosem malinowym, no i marchewka z chrzanem. Czy takie dania u was w niedzielę lądują na stołach? Perliczka? Oczywiście, a rosół z perliczki to jest coś pysznego. Skąd panie przyjechały? Z Turowa przyjechałyśmy, turbo pomarzonki. No i proszę powiedzieć coś o tym cudzie na talerzu. To są nasze polskie placki ziemniaczane z sosikiem takim pomidorowym i z wołowinką oczywiście. Bardzo zdrowe. I są tu ogórki małosolne. Ogóreczki małosolne. Idealne. Turowianki są takie zdolne kulinarnie? Bardzo, tak. My jesteśmy wielkie gospochy. Gdzie można wpaść na taki dobrego placka? Taki dobry obiadek? Do kogo? Dzisiaj zapraszamy na stoisko. Dzisiaj zapraszamy na nasze stoisko, tak. Jesteśmy ostatnie tam przy stoisku. No co, na imprezach, a jak nie, to Turowo 12 zapraszam. Jak oceniają panie swoje szanse, bo tutaj konkurencja jest duża? Jak będzie, tak pozytywnie. Będzie. No jak będzie, tak będzie, ale jak zjedzą, to będzie super. Życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. Poziom kół jest bardzo wysoki. Zaskakująco nawet można było powiedzieć.
My wprawdzie jesteśmy dopiero, to jest nasz drugi piknik z 6 czy 7 pikników, natomiast no już widać, że w tym powiecie poziom będzie bardzo wysoki. Myślę, że będzie bardzo trudny do przebicia. Wszystkie dania są niezwykle dobrze, bardzo profesjonalnie przygotowane, ale takie jest też nasze założenie jako organizatorów, żeby wybierać dania i tak, żeby te koła przygotowywała dania, można powiedzieć, restauracyjne. I tutaj dzisiaj to, co widzimy na talerzach, to, co smakujemy, to są właśnie tego typu dania. Także poziom niezwykle, niezwykle wysoki i wszystko jest bardzo ładnie podane, także bardzo profesjonalnie. To jest poziom powiatowy, tak? To jest na poziomie powiatu. Tak, to są pikniki w tej chwili powiatowe. Następnie po etapie pikników powiatowych, czyli lipiec, sierpień, będą etapy wojewódzkie. U nas etap wojewódzki w naszej części województwa zachodniopomorskiego będzie się odbywał w Boninie, w Szkole Rolniczej w Boninie. No a później będzie finał, myślę, że gdzieś w okolicach pewnie października. Jak smakuje danie i na co jury zwraca uwagę? Dania, tak jak powiedział pan przewodniczący, są wyśmienite. Koła też zadbały bardzo o estetykę tych dań, także połowę dania zjedliśmy oczami. I na co zwracamy uwagę? No na to, na co każdy, kto je obiad, zwraca uwagę, czyli na wygląd, na smak przede wszystkim, czy są dobrze doprawione, tak? I musimy powiedzieć, że tutaj koła się bardzo postarały. W sobotę na Strzelnicy Miejskiej odbył się turniej strzelecki zachodniopomorskiego kuratora oświaty Katarzyny Koszewskiej przy współudziale Szczecineckiego Bractwa Kurkowego. W wydarzeniu uczestniczył zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Poszło nam całkiem nieźle, moim zdaniem. Z tego, co już słyszałam, to chłopakom wspaniale. No, dziewczynom tak samo i cóż mogę powiedzieć o szkole. Nasza szkoła daje nam bardzo dużo możliwości. Jeździmy na zawody, teraz byliśmy w Wędrzynie. Udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach w Drawsku tak samo. Teraz, wiadomo, apetyty rosną. Mam nadzieję, że teraz też uda nam się być na podium. No, ale wiadomo, zobaczymy, konkurencja jest bardzo wysoka. Czyli na co dzień w szkole dużo strzelacie, skoro takie efekty na zawodach? Tak, bardzo dużo. Nasza szkoła ma jedną strzelnicę laserową w całym województwie zachodniopomorskim. Do tego mamy jeszcze strzelnicę pneumatyczną i jeździmy jeszcze na strzelnicę do Bobolic, gdzie możemy strzelać z pozycji leżącej lub stojącej. Trzymamy za Was kciuki jako szkołę w Białymborze. No i powiedz tak na koniec, dlaczego warto trafić, akurat ósme klasy kończą teraz i dokonują wyborów, dlaczego warto do Was trafić, akurat do Was i do tego profilu? Ja jestem akurat o profilu OPW, czyli Oddział Przygotowania Wojskowego. Jest to taki sam profil jak zwykła klasa wojskowa, tylko że daje więcej punktów gdzieś później, jeżeli chcielibyśmy się dostać na studia, to jesteśmy certyfikowani przez ministerstwo. Nasza szkoła daje multum możliwości, naprawdę, bo to nie jest tylko klasa wojskowa, można iść do klasy SW, czyli służba więzienna, można iść do klasy policyjnej lub BWR, czyli bezpieczeństwo i służba wewnętrzna. Gdy ja szłam do ósmej klasy, nie byłam pewna, czy to będzie dobre, czy to jest akurat to, co chciałabym robić w życiu, ale szkoła otworzyła mi bardzo wiele furtek i nie zmieniłabym swojej decyzji, gdybym mogła cofnąć się o 2 lata. A powiedz jeszcze słowo dla tych, którzy boją się munduru, tego rygoru, tej musztry. Czy jest się czego bać? No jeszcze, nocleg, zakwaterowanie w internacie, z dala od mamusi i od tatusia. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś jest za tym mundurem i jest ambitnym człowiekiem i ma priorytety w życiu, potrafi się dostosować, to jak najbardziej myślę, że to będzie miejsce dla niego. Jeżeli chodzi o internet, to mamy właśnie w Białymborze możliwość. Jest fala? Tak, mamy teraz bardzo, bardzo duże napływy, ale myślę, że na stronie ZS7 Biały Bór wszystkiego, jeżeli mowa o kosztach, to wszystkiego można się dowiedzieć, nie? No to gdzie nasze przyszłe kadry wojskowe planują studia wyższe? Już tak na koniec prywatnie zapytam. Na koniec chciałabym dodać, że chciałabym po prostu zdać maturę w pierwszej kolejności, a później może Akademia Wojsk Lądowych, zobaczymy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Są to już drugie zawody strzeleckie o puchar kuratora zachodniopomorskiego. Jest tutaj na strzelnicy właśnie Bractwa Kurkowego w Szczecinku 7 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. No, ten obiekt jest w stanie obsłużyć właśnie w danym czasie, żeby w jeden dzień zorganizować właśnie zawody przy pomocy właśnie sędziów, którzy sędziują właśnie te strzały dla dziewcząt i chłopców.
I właśnie te kilka godzin, te 7 drużyn tutaj rywalizuje o puchar zachodniopomorskiego kuratora oświaty właśnie dla dziewcząt i dla chłopców. Rozmawialiśmy już z uczennicą ze szkoły z Białego Boru. Jakie jeszcze szkoły tutaj przyjechały? Przyjechały szkoły z Kalisza Pomorskiego, ze Szczecina Zdrojów. No i tutaj w tej chwili trudno mi sobie przypomnieć jeszcze pozostałe szkoły. Często organizowane są tego typu zawody przez kuratorium? To znaczy właśnie te zawody o puchar zachodniopomorskiego kuratora oświaty są drugimi zawodami i tak uświadomiliśmy sobie w ubiegłym roku po 24 lutego, kiedy właśnie nastąpiła napaść Rosji na Ukrainę. Sytuacja zmieniła się geopolityczna i ta tematyka obronna stała się taka mocno aktualna. Dlatego chcemy, żeby młodzież jak najbardziej mogła zetknąć się z bronią. Właśnie najczęściej są to klasy mundurowe z naszych szkół z województwa, których mamy ponad 50 w województwie, w 24 szkołach. No jest 50 kilka oddziałów, 24 szkoły i jest 12 szkół, które mają patronat jednostek wojskowych, tak zwane OPW. Te szkoły chyba przysposobienia wojskowego. Te szkoły chyba są dobrze doposażone, bo dziewczyna tutaj z Białego Boru chwaliła się, że mają jedyną strzelnicę laserową tutaj, nie wiem, czy w województwie, no, czy w powiecie. To jedyna strzelnica laserowa, bo ja byłem akurat na otwarciu strzelnicy w Białym Borze laserowej, była to pierwsza strzelnica tutaj. I mają pierwszą strzelnicę. Tak, pierwszą strzelnicę laserową gdzieś ze 2 lata temu, właśnie na naszym terenie. Są takie strzelnice w Gościnie i w innych miejscowościach, w Kaliszu Pomorskim między innymi, w których jest taki program, strzelnica w każdym powiecie. I coraz więcej właśnie szkół wojskowych ma swoje własne strzelnice. O, też w szkole jednej, też, o, jak sobie przypomniałem, w Tychowie też jest taka strzelnica. Te klasy o profilach wojskowych no, traktowane są poważnie, prawda? I staracie się, żeby były dobrze doposażone, dobrze wyszkolone. Tak, jeśli chodzi o właśnie te klasy mundurowe, to przede wszystkim to, co widzimy, potrzeba bezpieczeństwa, jaka szczególnie uaktualniła się po 24 lutego, tak jak już powiedziałem, ubiegłego roku, jest podstawową potrzebą każdego człowieka, bo nawet te potrzeby bytowe, czy właśnie pożywienia, picia, jedzenia, no bez bezpieczeństwa nikt nie jest w stanie nawet spokojnie zjeść posiłku, prawda? Więc jest to pierwsza potrzeba bezpieczeństwa i te klasy, które mamy na naszym terenie, to na przykład klasy strażackie, czyli straży pożarnej, policyjne, straży granicznej i właśnie te oddziały przygotowania wojskowego sprawiają, że młodzi ludzie, nakładając ten mundur, bo klasy są mundurowe, wdrażają się do takiego, można powiedzieć, drylu, porządku. I to jest bardzo korzystne dla rozwoju właśnie osobowości, postaw takich prospołecznych. No, a armia ma z nich później pożytek. Oczywiście duża część tych młodych ludzi trafi do właśnie służb albo wojska i oni już będą te podstawowe umiejętności posiadali, jakie nabywają, bo na przykład w oddziałach przygotowania wojskowego jest na przykład obowiązkowy poligon w okresie wakacji. W klasyfikacji zespołowej dziewcząt zwyciężył zespół z Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie, na drugim miejscu dziewczęta z Białego Boru. W klasyfikacji chłopców zwyciężyła reprezentacja drugiego liceum ogólnokształcącego Stargard, a chłopcy z Białego Boru zajęli 3. miejsce na podium. Najlepszym strzelcem turnieju w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt została Joanna Masztalerz z Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie. Najlepszym strzelcem w klasyfikacji indywidualnej chłopców został Filip Niebój z zespołu szkół nr 7 w Białym Borze. Był to ostatni element Ligi Zachodniopomorskich Klas Mundurowych. Jej zwycięzcy Zachodniopomorskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie Drawskim oraz Turnieju Strzeleckiego wezmą udział w uroczystej gali wręczenia nagród 12 czerwca bieżącego roku w sali rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Działająca przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior pod patronatem PZW Jesiotr Szczecinek spółka wędkarska
zorganizowała trzeci turniej Taka ryba na Kopernika. Zawody zorganizowano na jeziorku w strefie aktywnego wypoczynku. Właśnie zakończyliśmy trzecie zawody spawikowe Taka ryba na Kopernika. Przeznaczone te zawody były dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Szczecinku, ale także szkół spoza Szczecinka, z powiatu szczecińskiego. Wziął udział 38 zawodników ze wszystkich szkół podstawowych, ale także mamy przedstawiciela szkoły z Gwdy. 38 uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe, klasowe, klasy 3-4, klasy 5-6 i klasy 7-8. Jak wyglądają wyniki i co tutaj można złapać? Jesteśmy po ważeniu ryb, teraz komisja przeanalizuje wyniki i za chwilkę ogłosimy zwycięzców. Przeważały drobne ryby dzisiaj, przede wszystkim płocie, ukleje, parę okoni. Big Fish, płotka 20 cm. Były osoby, które z pustym koszem wracały, czy też wszyscy coś tam mieli? Większość złowiła, ci co nie złowili, to jest uśmiech na twarzy. Najważniejsze tutaj jest spędzać czas nad wodą i bawić się wędkarstwem. To są młodzi ludzie, którzy u was tam działają, chodzą na zajęcia, czy też pojawili się tu po raz pierwszy? Szkółka wędkarska, którą prowadzę, która działa przy Centrum Edukacji Ekologicznej. 20 uczestników naszej szkółki biorą udział i także nie tylko z tej szkółki, także mamy dzieciaki spoza. Widziałem, że tutaj i dziadkowie, i ojcowie mocno dopingowali, udzielali rad. To taka rodzinna była rywalizacja. I taki jest nasz cel tych zawodów. Strefa aktywnego wypoczynku na Kopernika służy właśnie całej rodzinie, nie tylko wędkowaniu. Przyjść sobie kocyk, rozłożyć, poleżeć sobie, popatrzeć. O to chodzi. Pogoda dzisiaj idealna? Idealna pogoda, super. Teraz mamy poczęstunek kiełbaski, za chwilkę rozdanie, ogłoszenie wyników. Też naszym takim celem jest, że czy dziecko złowi, czy nie złowi, to każdy otrzymuje upominek wędkarski, medale, dyplomy. Jeszcze korzystając z okazji, zauważyłem, że wasza szkółka jeździ już na zawody i macie jakieś pierwsze sukcesy. No tak, nasza szkółka działa także pod patronatem koła PZW Jesiot i braliśmy 14 maja udział w olimpiadzie wędkarskiej. Jeżeli chodzi o debiut, bo to był nasz debiut naprawdę udany, bo drugie miejsce drużynowo zdobyliśmy, a poza tym chłopcy też wygrali kilka konkurencji, jak chociażby test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. A teraz sezon w pełni, a więc tych zawodów chyba będzie jeszcze dużo. Tak, myślę, że dla dzieciaków też jest ważna taka rywalizacja, ale co ważne, rywalizacja sportowa na zasadzie ZUFI wypuść. Damian Śledź chodzi do klasy 7 i zdobył pierwsze miejsce w tych zawodach. Kto cię zaraził tą pasją do łowienia? Wziąłem pasję od kolegów. Kolegów, nie od taty, od kolegów. No, od kolegów. I od ilu lat już łowisz ryby? No rok. Rok już. I to są twoje pierwsze zawody? Tak, pierwsze zawody. A chodzisz do tej szkółki wędkarskiej? Chodzę. A co, pomogło ci to, te zajęcia, pomogły ci w łapaniu tej ryby? Ogromnie mi pomogły i zapraszam serdecznie. A powiedz, jaka jest twoja ryba, taka rekordowa ryba, którą sam złowiłeś? Płotka raczej. Ale duży to rozmiar, czy mniejsza jakaś? No, taka malutka. Czyli to jest taki początek twojej przygody z wędkarstwem? Tak. Ale lubisz to? No, interesuję się tym, podoba mi się to. Dobra, gratulujemy ci. Dziękuję bardzo. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza w ostatnią środę miesiąca na kolejną projekcję. W ofercie film japoński opowiadający o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Tym razem proponujemy japońskiego kandydata do Oscara. Najnowszy film zupełnie w Polsce nieznanej i debiutującej w ogóle, jeśli chodzi o kino fabularne, japońskiej reżyserki i scenarzystki, która nazywa się Shie Hayakawa. Film zatytułowany Plan 75. Bardzo interesujące kino, nagrodzone nagrodą specjalną na festiwalu w Cannes. I tak jak powiedziałem, oprócz tego jest to oficjalny kandydat kinematografii japońskiej do Oscara na rok 2023. Film również uhonorowany został kilkoma nagrodami na festiwalu w Salonikach. A historia jest taką historią dystopijną,
ale dotyczącą bardzo aktualnego problemu, jakim bez wątpienia jest eutanazja. I to jest takie spojrzenie na problem eutanazji uwzględniające różne punkty widzenia, więc nie jest to taki film stricte publicystyczny, w którym reżyserka albo potępia do imentu eutanazję, albo z drugiej strony na pewno nie jest to film, który no, w 100% jest aprobatywny ze wszelkimi pomysłami, jeśli chodzi o kwestię rozstrzygnięcia problemu eutanazji, czy warto go wprowadzać, czy nie warto. A więc takie zniuansowane spojrzenie, kilka historii, które no, układają się w bardzo, tak jak powiedziałem, zniuansowaną całość od strony fabularnej, opisującej różne punkty widzenia, więc ci z Państwa, którzy lubią kino, również dystopijne, a więc kino, które no, mówi o bliżej nieokreślonej przyszłej rzeczywistości, na pewno będą usatysfakcjonowani, choć wizja Japonii w tym filmie jest bardzo współczesna mimo wszystko i na pewno też w ogromnym stopniu koresponduje z dyskursem, jaki toczy się obecnie również w Japonii, jeśli chodzi o kwestie właśnie eutanazji i starzejącego się japońskiego społeczeństwa, no, które niestety no, pogłębia się, jeśli wierzyć socjologom japońskim, jeśli pogłębia się w takim demograficznym chaosie. No, serdecznie zapraszam. Ostatnia projekcja filmowa, jeśli chodzi o maj, Plan 75, środa, godzina 18:30. W czwartek Dzień Dziecka Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zaprasza dzieci o godzinie 14:30 do kina na wspólne zabawy oraz seansy filmowe. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamie i materiale Pomorze Zachodnie News zobaczymy jeszcze relacje z powiatowych obchodów Dnia Dziecka. Kolejną pozycją będą archiwizje, a po nich magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. W środę aktualności poprowadzi Jolanta Zielińska. Do zobaczenia.